Jak sobie poradzić w czasie kwarantanny, jak się nie pozabijać, jak nie stracić radości życia, jak odnaleźć w tym wszystkim jakiś sens. Zapraszam Państwa na krótki poradnik Sztuka życia w czasach kwarantanny. Mówiliśmy o tym, żeby nadać naszym dniom pewien porządek. Teraz chciałbym ten wątek rozwinąć i powiedzieć, proszę Państwa, żyjmy tak, jak żyjemy na co dzień, tak bardzo, jak się da. Jeśli pracowaliśmy na co dzień, pracujmy dalej. Mamy teraz domowe biuro, home office. Oczywiście w 100% to nie będzie wyglądać tak samo, ale spróbujmy w miarę naszych możliwości zbliżyć to do tej codzienności. Mamy czas na pracę, zajmujemy się naszymi obowiązkami. Ja jestem, proszę Państwa, przykładem profesjonalisty, który teraz nie ma pracy takiej, jak miał do tej pory. Jestem konferencjerem, prowadzę szkolenia. Jak Państwo wiedzą, wszystkie masowe wydarzenia zostały odwołane, więc teraz, proszę Państwa, nie mogę fizycznie wykonywać tej swojej pracy, która powiedzmy chociażby w połowie albo w jakiejś dużej części była moją codziennością. Więc skupiam się, proszę Państwa, w większej części na obowiązkach biurowych. Skupiam się na tym, jak wyjść z kryzysu, jak sobie poradzić z tą sytuacją kryzysową, w której teraz się wszyscy znaleźliśmy. Skupiam się nad tym, proszę Państwa, jak może wyglądać nasze życie zawodowe później, co ewentualnie później będzie można robić. Nad tym się zastanawiam w dużej części. Przede wszystkim, proszę Państwa, nagrywam więcej odcinków dla Państwa. To będzie też przecież moja praca po wszystkim, jak świat wróci do normy za jakiś czas. Jeśli się zajmuję tym teraz, jeśli mam zamiar zajmować się tym później, to mogę teraz poświęcić temu więcej czasu, jeśli go na to znajduję. Do tego zachęcam również Państwa. A jeśli Państwo nie są w takiej sytuacji, jeśli Państwo tak ze swoimi obowiązkami zawodowymi nie mogą zrobić, to proszę być może postawić teraz na siebie, na własny rozwój, uczyć się języków obcych, czytać książki, zobaczyć jakieś wartościowe filmy, na które do tej pory nie było czasu. To są być może rzeczy, które warto teraz robić. Trochę porozmyślać, proszę Państwa, również dać sobie czas na to, żeby porozmyślać, ale nie myśleć za dużo o rzeczach złych. Ksiądz Kaczkowski chyba mówił, żeby 10 minut na dzień dać sobie czasu na smutkowanie, więc proszę też, proszę Państwa, maksymalnie 10 minut na dzień smutkować, ale za dużo nie myśleć o tym, co złego się stanie, jakie skutki przyniesie ta sytuacja. Na pewno jakieś przyniesie, na pewno świat będzie inny, proszę Państwa. Być może się zmieni nasza rzeczywistość zawodowa, być może zmieni się rzeczywistość ekonomiczna, polityczna, ale proszę Państwa, poradzimy sobie. Może będzie biedniej, może będzie trudniej, może będzie inaczej, ale damy radę. Tak trzeba się na to nastawiać, tak o tym myśleć. A na razie robimy swoje. I przede wszystkim, proszę Państwa, po co robimy swoje? Po to, żeby nie wyskoczyć właśnie z tego rytmu. Ja miałem takie głębokie przekonanie, proszę Państwa, że to, o co musimy zadbać dzisiaj, to o pewien naturalny rytm naszego dnia, tak bardzo jak możemy. Bo jeśli, proszę Państwa, z niego wyskoczymy, jeśli będziemy spoglądać w otchłań tych czarnych myśli negatywnych, tak jak powiedział pewien filozof, ta otchłań popatrzy na nas, a tego lepiej w życiu uniknąć. To jest też dobry czas na pewne podsumowania, na porządki na komputerze, na porządki w domu, na to, żeby odpisać na listy, na maile, na które wcześniej nie mieliśmy czasu odpowiedzieć. Myślę, że ten czas warto, proszę Państwa, jak najbardziej użytkowo wykorzystać, a również po to, powiedzmy sobie uczciwie, żeby nie zostawiać sobie, proszę Państwa, zbyt dużej przestrzeni na czarne myśli i na rozmyślanie, napisanie czarnych scenariuszy. I na koniec oczywiście tradycyjnie proszę Państwa o kciuki. Bardzo dziękuję. No i zachęcam do subskrybowania kanału. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.